Już w 23? Tak, tyle Cię nie było, ale cieszymy się bardzo, że jesteś. Na wstępie zapraszamy do tematu głównego, no i oczywiście mini reportażu o Bractwie Różańcowym. Nie zabraknie również newsów oraz też ciekawych świata i konkursu. Zapraszamy do oglądania. Bez nich nie byłoby ośrodków. Bez nich nie nauczylibyśmy się tak wiele. Bez nich nie rozwijalibyśmy się. Bez nich nie byłoby nic. Mowa oczywiście o naszych instruktorach. Dlatego zapraszamy do tematu głównego poświęconego naszym instruktorom. Zapraszamy. Wszyscy ich znamy, ale nie wiemy, jak wygląda ich praca. Poznajmy bliżej naszych instruktorów. Zapraszamy do oglądania. Dlaczego instruktorzy są tacy ważni w życiu Akademii? Myślę, że instruktorzy są dlatego ważni, ponieważ towarzyszą studentom w osiąganiu celów, które stawiamy przed każdym z Was. Ty jesteś druga klasa gimnazjum. Więc my wychodzimy z założenia, że przez całe gimnazjum robisz tą perłę kerygmat i jak kończysz gimnazjum, wtedy jakby zdobywasz tą perłę. Dlatego jest to duża odpowiedzialność i to powoduje, że bycie instruktorem jest czymś ważnym. Cele mamy poważne, bo innym głosić dobrą nowinę, ewangelizować, no mamy też być dla Was autorytetami, przykładami. Wy macie na nas patrzeć i chcieć nas naśladować, dlatego jest to duża odpowiedzialność. Warto wspomnieć o też drodze rozwoju każdego instruktora. Tak jak Wy, studenci, macie drogę rozwoju, też zdobywacie muszle i perły, my także jako instruktorzy rozwijamy się. I też na pierwszym stopniu, no to jest przede wszystkim poznanie programu. Instruktor musi poznać, o co chodzi w Akademii. To są tacy instruktorzy, którzy dopiero zaczynają, stykają się z Akademią. Na drugim już stopniu umiejętnością główną jest poprowadzenie grupy. Czyli instruktor wtedy zdobywa drugą muszlę, drugi stopień. Gdy umie poprowadzić samodzielnie grupę, jest ta grupa zmotywowana do osiągania celów. Trzeci stopień, no to już jest odpowiedzialność za większą część, na przykład za jedną ścieżkę rozwoju zainteresowań albo za większą liczbę ośrodków. To już jest też praca taka intelektualna nad programem. No a czwarty stopień, no to już jest taka perła najwyższa. To już jest naprawdę znajomość świetna Akademii i już no, przewodzenie całej Akademii Młodzieżowej. Jeżeli chodzi o trudy, to myślę, że największym z nich jest utrzymanie takiej dużej motywacji grupy. Czyli musi instruktor postawić naprawdę taki wzniosły cel, no ale też dobierać dobrych takich metod, że młodzież będzie chciała to robić. No i co też myślę jest takim trudem, żeby cały czas czuwać nad grupą. Czyli jak to się tak fachowo mówi, skanować grupę. Czyli kto jest trochę taki, gdzie odstaje może, komu się mniej chce, które ma może mniej zadań. Trzeba go jak najszybciej wciągnąć do tego, żeby był no, jak najbliżej celu, żeby też był zmotywowany. A to wymaga dużych umiejętności i to jest pewien trud, bo jak się odpuści jakiś odcinek, wystarczy tydzień, dwa, poprowadzi się na przykład gorzej spotkanie, to od razu ta motywacja w grupie może trochę padać. Co jest takiego pięknego w byciu instruktorem? Może dlaczego warto, żeby taki lider, który już kończy akademię, rozważył tą propozycję? Najpiękniejsze w byciu instruktorem jest to, gdy widzi się, że ten program działa. Działa w sercach studentów, gdy ośrodki działają prężnie, gdy młodzieży akademia się podoba. Gdy widzimy takie nasze sukcesy, czyli gdy akademia jest rozmodlona, ale jest też dobrze ze sobą zintegrowana i naprawdę chce pracować, chce się rozwijać w tych wszystkich aspektach, które proponuje program, to jest najpiękniejsze. Niebieska koszula i żółta nitka. Czyje to są kolory? Instruktor to nauczyciel, który pomaga nam rozwijać swoje zainteresowania. Mamy nadzieję, że tym reportażem przybliżyliśmy Wam sylwetkę i obraz instruktorów Akademii. Większość materiałów w tym magazynie jest poświęcona okresowi Wielkiego Postu. Dlatego w tym mini magazynie Bractwa Różańcowego poświęciliśmy dużo czasu dla Matki Bożej Płaczącej. Zapraszamy!
Witam wszystkich serdecznie w czwartym mini-magazynie Bractwa Różańcowego. Przygotowując się do naszej pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się 10 czerwca, chcemy w każdym magazynie krótko zapoznać się z sanktuariami Matki Bożej. Dzisiaj z racji okresu Wielkiego Postu chcemy opowiedzieć Wam o miejscach, w którym Matka Boża płakała. Najświętsza Maria Panna płakała wielokrotnie w różnych sanktuariach na całym świecie. Zjawisko płaczącej Matki Bożej obserwowane jest od wieków. W internecie można znaleźć imponującą listę takich miejsc. Najświętsza Panna płakała pod krzyżem swojego Syna nad jego losem, a teraz płacze nad losem świata. Najbardziej cierpi, kiedy ludzie grzeszą i obrażają jej Syna. Wszyscy słyszeliśmy o cudzie, który wydarzył się w lubelskiej katedrze 3 lipca 1949 roku. Wówczas Matka Boża płakała krwawiącymi łzami nad losem naszego narodu. Przypomnijmy, że w tym samym czasie na Zamku Lubelskim komuniści urządzili katownię. W Agita, gdzie Matka Boża 101 razy płakała w Japonii, po tym, co się stało, Matka Boża przestaje płakać. 101 razy łzy płynęły i oczywiście nawet powstała taka książka, jest chyba po polsku, Łzy Maryi. Namawiamy Was wszystkich do gorliwej modlitwy różańcowej. Ofiarujmy modlitwę za grzechy nasze i całego świata. Dla mnie, znaczy, strasznie mocny był. No, ogólnie podobało mi się, jak sobie dużo rzeczy można było jakoś uświadomić bardziej, wzbudzić do refleksji. No, ale od razu z tego miejsca chcę Was zaprosić do obejrzenia Słowa Bożego, które będzie dotyczyło zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli tego największego cudu, który się dokonał. Zapraszamy. Niedziela Palmowa, jak co roku Pan Bóg daje nam usłyszeć Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Wjedzie do tej Jerozolimy jako król. Król, któremu wszyscy będą pod nogi słać swoje szaty. Wjedzie triumfalnie, wjedzie jako zwycięzca. Ale wyjedzie z tej Jerozolimy, a raczej zmartwychwstanie jako król, który jest Panem całego stworzenia. Król, przed którym nawet śmierć nie jest granicą. Król, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Może warto w tym Wielkim Poście, którego tak niewiele już nam zostało, zobaczyć dzisiaj właśnie Króla, który triumfuje w Twoim życiu, w Twoim grzechu, w Twojej słabości, w tym wszystkim, z czym Ty sobie nie radzisz. On już tam zwyciężył, bo triumfalnie do Jerozolimy wjechał, aby zwyciężyć. Zwyciężyć wszystko to, co słabe, a przede wszystkim pokonać grzech, śmierć. W naszej Akademii wiele się teraz dzieje. Jesteśmy właśnie w trakcie przygotowania spektaklu o księdzu Dominiku Maju, który był proboszczem Bychawy. Bardzo się cieszymy, że przyszło dużo osób, dużo nowych osób. Cieszymy się, że w przedstawieniu będą brały udział zarówno dzieci z podstawówki, jak i dorośli, nasi nauczyciele, ojciec Piotr. No i my. Jaka piękna, nowiutka! Wspaniały prezent! Proszę podarować to księdzu, który o wiele bardziej tego potrzebuje. Misją firm teatralnych w Akademii jest ewangelizacja i budowanie wspólnoty parafialnej. Dlatego do naszego nowego przedstawienia zaprosiliśmy parafian z Bychawy. Jest to świetna przygoda, już jesteśmy, mamy za sobą kilka prób. Naprawdę wychodzi to świetnie, jest to duża radość dla nas, że też inni w różnym wieku, od małych po dużych, po dorosłych przyszli, aby razem z nami stworzyć wielkie dzieło. Dzieło będzie wielkie, bo o księdzu Dominiku Maju, osoby świętej dla każdego mieszkańca Bychawy. Księdz Dominik! Witajcie! Księdza Maja poznałem w 1959 roku,
jako w zasadzie młody chłopak, bo 11-letni. Jak wspominam księdza Maja, bardzo serdecznie, był to jako człowiek bardzo cichy, spokojny, a jako kapłan to mógłbym powiedzieć, że jako święty jeszcze za życia. Serdecznie zapraszamy na premierę naszego spektaklu o księdzu Dominiku Maju, który odbędzie się w Bychawskim Centrum Kultury. Czekamy na Was już 7 maja. Teraz przyszedł czas na aktualności. Milena, jakie mamy newsy w tym magazynie? Przyrzeczenie w Krasnym Stawie. Drugi to był pierwsza relacja z Bractwa Różańcowego, które odbyło się w Świdniku. Jeszcze było w Końsko Woli, przygotowanie do spektaklu. No i jeszcze szkolenie medialne. Tak, które odbyło się w Łotyczu. Tak. Serdecznie zapraszamy. W kościele Świętej Marii Panny w Świdniku odbyło się pierwsze Bractwo Różańcowe. Zostało ono przeprowadzone przez studentów Akademii Młodzieżowej. Właśnie odbyło się pierwsze Bractwo Różańcowe Akademii Młodzieżowej w Świdniku. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomodlić się wspólnie z parafianami w intencji dobrego wychowania młodzieży. Dwudziestego czwartego i 25 marca w Motyczu Leśnym odbyły się warsztaty medialne Akademii Młodzieżowej. Gośćmi podczas ich trwania byli pracownicy OSHO oraz ojciec Witold, który opowiadał o swojej posłudze w różnych miejscach świata. Studenci kręcili m.in. studio, kształtowali się poprzez przeprowadzanie wywiadów oraz nagrywanie mini reportaży. Kwietnia odbył się spektakl Misterium Męki Pańskiej wystawiony przez Akademię Młodzieżową w Końsko-Woli. Trwają przygotowania do występu spektaklu Misterium Męki Pańskiej. Już prawie jesteśmy gotowi, wszystkie stroje mamy i niedługo wystawiamy. Tak, na przykład baranek symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem. Dlatego zapraszamy Was do obejrzenia Ciekawych Świata, w których będziecie mogli się dowiedzieć więcej o symbolice każdej rzeczy, którą niesiemy w koszyczku wielkanocnym. Warto obejrzeć. Zapraszamy! O, mamo, co robisz? Przygotowuję koszyczek. A wiesz, co oznaczały te poszczególne symbole? No, coś tam wiem. Pieprz symbolizuje nieśmiertelność. Sól natomiast chroni żywność przed zepsuciem i także symbolizuje ochronę człowieka przed zepsuciem duchowym. Baranek jest symbolem męki Chrystusa. Chleb. Jezus był chlebem żywym dla swoich biednych, więc też go umieszczamy w koszyczku. A co oznacza kiełbasa? Kiełbasa na przykład symbolizuje dostatek. Dostatek, tak. Babka jest znakiem dążenia do doskonałości w życiu duchowym, jak i w życiu codziennym. Jajko to oznacza po prostu nowy początek, zmartwychwstanie. A ser jest oznaką przyjaźni człowieka z naturą. Bukszpan natomiast jest oznaką wiary chrześcijan w zmartwychwstanie i w życie wieczne. No i to tyle.
Wow, mamo, nie widziałam tego wszystkiego. A o której idziemy do kościoła z koszyczkiem? Myślę, że tak około 12. Standardowo, jak w każdym magazynie, naszą scenę teatralną poprowadzi Końskowola, która będzie dotyczyła, jak większość materiałów w tym magazynie, męki pańskiej i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlatego serdecznie zapraszamy. Jak ty ten Zdzisiu zainteresowany zaprosi mnie właśnie na to topienie Judasza nad rzeczką i to były naprawdę cudowne chwile. Tak, jak był ten Judasz, mój brat, tylko on tam się bardzo w to wkręcał i on ja wziąłem jakiegoś tego kija i tak go tym kijem tego Judasza tak za... Naprawdę, naprawdę! Tak. Wierzę, wierzę! No, a co to jeszcze takiego było? Czekajcie, śledzia! Pamiętacie śledzie? To z tym drzewem coś się go... O co z tym śledziom chodziło? No właśnie nie pamiętam, ale pamiętam, że coś takiego było. No właśnie. O co chodziło ze śledziem? Na czym polegała ta tradycja? Oto pytanie konkursowe. Już na sam koniec magazynu zaprosiliśmy do naszego studia pana Wacka, dyrektora Akademii i wspólnie chcielibyśmy złożyć Państwu życzenia. W imieniu własnym, w imieniu wszystkich instruktorów, studentów oczywiście, składamy wszystkim najlepsze życzenia. Niech zmartwychwstały Pan Jezus błogosławi przez cały rok. I oczywiście mokrego śmigusa dyngusa, nawet tydzień po świętach. Już z tego miejsca zapraszamy Państwa na kolejny magazyn, który okaże się już niebawem. Zapraszamy. Zapraszamy. Thank you.